Dzień dobry kochani. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest świecom zapłonowym. Ja nazywam się Łukasz, pracuję w firmie Beta Garage i troszeczkę porozmawiamy o świecach zapłonowych. Wyróżniamy dwa rodzaje świec. Są to świece zapłonowe lub świece żarowe. We wszystkich silnikach benzynowych mamy świece zapłonowe. Świece zapłonowe wyglądają tak. Jest to typowa świeca zapłonowa. Na końcu ma elektrodę, tutaj ma ceramiczną, część ceramiczną, końcówkę świecy. Jak często, dlaczego wymieniać, za co odpowiedzialne są świece? Więc tak, mamy trzy rodzaje świec do silników benzynowych. Świece niklowe, czyli zwykłe świece z taką końcóweczką. Mamy też świece irydowe albo świece platynowe. Czym różni się świeca niklowa od świecy irydowej? Świeca irydowa jest bardziej zaawansowana technologicznie i starcza ona na dłużej. Na zwykłej świecy silnik benzynowy powinien przejechać średnio od 20 do 30 tysięcy kilometrów. Po tym przebiegu należałoby tę świecę wymienić. Jeśli chodzi o świece irydowe, ten przebieg jest od 60-70 tysięcy kilometrów, nawet do 100, w zależności od producenta i specyfikacji świecy. W silnikach diesla, chciałem Wam pokazać, są świece żarowe i ich się nie wymienia po prostu przy danym przebiegu. Jeżeli któraś ze świec żarowych się spali, zazwyczaj informuje nas o tym ikonka na desce rozdzielczej. Tak wygląda świeca żarowa i ona jest tylko i wyłącznie do podgrzania mieszanki diesla. Potem następuje zapłon i ona już nie jest nam potrzebna w dalszym cyklu pracy silnika w większości pojazdów. Natomiast świeca do silników benzynowych cały czas daje nam iskrę. Świece w silnikach benzynowych. Dlaczego je wymieniać? Czemu nie zaniedbywać? Pokażę Wam parę tutaj na przykładzie świec, które są zużyte i świeca dużo nam powie generalnie o kondycji silnika. Jeżeli świeca jest czarna, okopcona, znaczy to, że mamy za bogatą mieszankę, jest w niej za dużo paliwa, za mało powietrza, tudzież świeca pali olej. Ta świeca jest mokra, okopcona, więc ta mieszanka była za bogata. Jeżeli byłaby za uboga mieszanka, ta świeca będzie taka biała, sucha. Tutaj mamy świecę z czterema elektrodami, ponieważ świece mogą być z jedną elektrodą, z dwoma, trzema lub z czterema elektrodami. Wiadomo, im więcej elektrod, tym ta iskra jest mocniejsza. Następną sprawą. Porcelanka powinna być biała. Tutaj widzimy, ta porcelanka jest przegrzana i ta świeca też już może tracić swoje właściwości. Dlaczego wymieniać świecę? Świeca, która będzie wypalona, ten odstęp pomiędzy elektrodą a tą nóżką będzie inny niż producent zaleca, więc iskra może być słabsza, może nam gubić świeca iskrę, może być iskra za mała, może uciekać bokiem. Różne są skutki niesprawnej świecy. Jak my możemy to odczuć w samochodzie? Jeżeli jedna ze świec nam się na przykład przepali, silnik zaczyna szarpać. Mamy wtedy wypadanie zapłonu i nie ma on swoich pełnych właściwości, czyli na przykład pracuje na trzech cylindrach zamiast czterech albo na pięciu zamiast sześciu. Są wtedy, objawia to się gorszymi osiągami, mniejszym przyspieszeniem, większym zużyciem paliwa i tak dalej, i tak dalej. Warto zajrzeć do swojej książki serwisowej. Zazwyczaj tam jest adnotacja o wymianie świec, ewentualnie przejrzeć faktury. Zazwyczaj wychodzi to co trzeci, czwarty serwis, zakładając, że jeździmy około 10 tysięcy kilometrów rocznie, a świece wymieniamy co 30, czyli co 3 lata wypadałoby te świece zmienić. Ewentualnie poprosić w serwisie, aby te świece wykręcono. Można je wtedy obejrzeć. Tak, idealna świeca będzie suchutka, będzie... Tak wygląda idealna świeca. Ma ona kolor sarny. Mój tata zawsze powtarzał, jeszcze w Trabancie, że idealna świeca ma kolor sarny. Jest ona
taka powiedzmy jasno-brązowa, nie jest okopcona, nie jest wypalona, elektroda jest równiutka, nie schodzi się w stożek, tylko taka jak ma być. Porcelanka jest tutaj niewypalona, nienaruszona. To jest świeca w doskonałej kondycji. Powiedzieliśmy sobie o interwałach wymiany świec, powiedzieliśmy sobie, jakie mogą być objawy, że może być to szarpanie, większe zużycie paliwa. Natomiast najważniejszą sprawą świeca jest, że tak powiem, bardzo tanim komponentem w aucie, tak? I często, gęsto należy zacząć od świec, jeżeli mamy właśnie tego typu objawy, że auto szarpie, nie chce odpalić, gorzej odpala, kicha, prycha, nie ma przyspieszenia. Pierwsze co, zawsze sprawdzamy świecę, potem kable, potem cewkę, tak? Dlaczego najpierw świecę? Raz, że świeca dużo nam powie o mieszance i o kondycji silnika. Dwa, że jest najtańszym komponentem. Trzy, że źle dobrana świeca spowoduje nam dużo zamieszania. I to już nie chodzi tylko o odstęp tutaj, jeśli chodzi o elektrodę. Chodzi także o długość gwintu, chodzi także o specyfikację danej świecy. Mieliśmy niedawno taki przypadek, przyjechała pani swoją ukochaną Celicą z lat 90. Auto przepiękne, w topowej wersji. I to auto miało problem właśnie z przyspieszeniem, z szarpaniem silnika. Pani od razu na wstępie zaznaczyła, że świece są nowe, więc to możemy wykluczyć, trzeba szukać dalej usterki. Natomiast coś podkusiło nas, wyjęliśmy te świece. Świece rzeczywiście były nowe, natomiast były źle dobrane do auta i całe zamieszanie było spowodowane złym doborem świecy, więc naprawdę ważne jest, aby dana świeca była dobrana do danego silnika i jego specyfikacji. To tyle na temat świec. Dzięki, że oglądaliście nas dzisiaj. Tak jak mawiał mój tata, dobra świeca ma kolor sarny. Dzięki, pozdrawiam. Hej!